Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Gdzieś tak na jesień roku 2017 wypuściłem 5 odcinków SGSM na temat logotypu teleturnieju Familiada. Od tej pory, czyli przez 3 lata z hakiem, trochę się wydarzyło, jeśli chodzi o losy tego teleturnieju na świecie, w ujęciu światowym. A to kilka wersji się reaktywowało, a to kilka nowych wersji doszło. To też dzisiaj 6. część logotypów Familiady. 6. część, w której omówię te logotypy w okresie od jesieni 2017 roku do dzisiaj. Oczywiście te logotypy tych wersji, które powstały lub powróciły po przerwie. I nasz przegląd zaczynamy od ubiegłorocznego debiutanta, wersja południowoafrykańska, o której zresztą robiłem odcinek oddzielny. Jak widzicie, logotyp to taki logotyp amerykański, tylko że nieco upiększony, że tak się wyrażę. Złote litery Field, złota obręcz, tło niebieskie, no i taki specyficzny napis Family. Tak to wygląda w RPA. Tak to wygląda w Afganistanie. Afganistan tutaj sobie zaadaptował logo amerykańskie, tyle że napisy oczywiście swoje. Ale logo wersji afgańskiej jest dużo bardziej podobne do oryginału. Reaktywacja w Argentynie. I tak to wygląda. 100 Argentinos Dicen. Kolejny kraj, który ma w nazwie zapytaliśmy 100 osób. Tak to wygląda. Tutaj mamy taki napis biały 100. Chmurka, w niej filetowy napis Argentinos i biały napis Dicen pod spodem. A no i oczywiście to wszystko na fioletowym tle, w takim fioletowo-różowym właściwie. Argentyna. Azerbejdżan. W Azerbejdżanie mieliśmy do tej pory dwie wersje. Przepraszam. Od roku 2017. I ta z lewej strony, to różowe kółko z tymi różowymi napisami. Z niebieską obwódką. To jest logo wersji telewizji Lider. Natomiast to bardziej amerykańskie. Tutaj mamy logo wersji wersji telewizji Hazar. Tutaj nawet jest logo stacji Hazar, a to mamy z Lidera. No właśnie. I to wszystko się wydarzyło po 2017 roku. Brazylia. W zeszłym roku teleturniej Familiada reaktywowany został w Brazylii. Jak widzicie, logotyp został zaadoptowany z wersji amerykańskiej. Oczywiście z małymi kosmetycznymi zmianami, ale to tylko kosmetyczne. I tak, w międzyczasie, na przestrzeni tych 3 lat ostatnich, teleturniej Familiada powrócił do Quebecu. To o czym może świadczyć to logo po prawej stronie, które jest no takim zliftingowanym logotypem amerykańskim praktycznie. Natomiast niemalże jota w jotę logo amerykańskie zaadoptowali Kanadyjczycy z anglojęzycznej części Kanady. Gdyż wyobraźcie sobie, że w 2019 roku zadebiutowała anglojęzyczna wersja teleturnieju Familiada o nazwie Family Feud Canada. No i tutaj mamy logo amerykańskie, tylko że z podpisem Kanada. Ot tak. I dalej. W 2018 roku na jeden sezon wróciła wersja chorwacka. Pet na pet. Logo, no praktycznie takie samo jak w wersji z 2014-16, tyle że kolory zmieniły się na niebieski. To jest Chorwacja. Francja. We Francji również miała miejsce reaktywacja na antenie stacji C8, czy chyba jeszcze wtedy to było D8, o nazwie Family Battle. Tak to wygląda. W tle mamy ramę obrazu, wszystko na niebieskim tle. I dalej. 2018 rok, debiut wersji luksemburskiej, o której również robiłem oddzielny odcinek. Tutaj mamy Family Land Duel. Tutaj wszystko jota w jotę ściągnięte z wersji niemieckiej z lat 2016-18 z RTL+. Tą samą stylistykę obrała wersja mongolska, która również powstała w 2018 roku. Jak widzimy, również logotyp skopiowany z wersji RTL+, natomiast ma dużo takich kosmetycznych zmian. Po prostu przeszedł lekki lifting. Tło jest jaśniejsze. No, litery w stylu takim samym, nie? Ale ogólnie no, tło jest jaśniejsze.
Tak to wygląda w Mongolii. I mamy teraz Wielką Brytanię. Zeszły rok to również reaktywacja Family Fortunes na ITV. I tutaj mamy taką, takie logo. Mamy niebieski napis Family Fortunes. Litera A stylizowana na taki domek. Na złotym kawale metalu, że tak się wyrażę. Na takiej złotej, złotym tle. A to wszystko, a w tle mamy panoramę miasta nocą. Bardzo fajne, klimatyczne logo, moim zdaniem. To jest Wielka Brytania. Serbia. 2018 rok. Debiut w nowej wersji serbskiej 100 Ljudi 100 Čudi. Logotyp zaadaptowany. Logotyp amerykański. Po prostu logo ściągnięte żywcem z USA. No tylko oczywiście dostosowane do warunków serbskich. I na koniec Norwegia. Bo ponieważ w 2019 roku teleturniej Familiada wszedł do Norwegii. No i tutaj mamy nazwę Family Duelen. Logotyp, no podobny do amerykańskiego, ale taki bardziej zliftingowany. Stuningowany, można by powiedzieć. Także tak zażartuję. Dobrze, w każdym razie tak wygląda logotyp w wersji norweskiej. I to jest ostatni logotyp na dziś. Kiedy kolejna część? Kiedy się nazbiera odpowiednio dużo materiału. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!